Mateusz Szczepaniak. Mateusz, po dłuższej przerwie w Łodzi była poprawa, a dzisiaj? No tak, ta przerwa zadziałała na plus u mnie, bo też ciężko ją przepracowaliśmy. Trochę różne sprawy się poukładały, się pozmieniały. Finał Impu już był dobry, była walka w Łodzi. No może jeden bieg był dobry, reszta. No tak jak mówiłem, tam były moje błędy, brak pewności siebie na starcie, na pierwszym łuku i tego brakuje, jeśli nie ma tej dobrej jazdy, ale dzisiaj było ok. Tutaj trener, menadżer i prezes zaufali mi, zostawili mi w składzie na ten dzisiejszy mecz, co im dziękuję. Na pewno nie był to łatwy okres do tej pory. Jest lepiej, jest dobrze dzisiaj też na to, że rozumiałem się z Andrzejem, ale tak mówię, też nie ma się co podniecać, bo to jest jeden mecz, jak na razie dobry mój ligowy i trzeba ciężko pracować dalej, żeby było jeszcze lepiej. No właśnie, tak jak mówisz, dobrze się układa ci ten jazdą parą z Andrzejem. Nie wiemy, wiecie dlaczego? Fajnie wchodzisz między dwóch zawodników, to było bardzo widowiskowe, można powiedzieć. Aczkolwiek nie było tam kontaktu, było to miejsce. No dokładnie, tam było miejsce. Z czwartego pola wjechałem troszeczkę szerzej i widziałem, że jeden zawodnik się wyniósł, drugi jedzie środkiem i tam było miejsce dla mnie w środku. Dojechałem Peterowi do płotu i pojechałem za Andrzejem. Tak mówisz, też rozumiemy się. Ja spojrzę na niego, on na mnie i zawsze układa się dobrze ta jazda parą z nim. No co więc powiedzieć? Na pewno wymieniamy spostrzeżenia z Andrzejem też parkingu i było dobrze. Czyli sprzętowo dogadałeś się, jest ok? No jest ok, jest dobrze, był dobry wynik dzisiaj, ale no trzeba to pilnować, żeby było tak dalej. Nie ma się co też podniecać jednym wynikiem. Następne spotkania, jak pojadę, to też pokażę, czy ta forma już będzie dobra, czy co. Na pewno trzeba ciężko pracować z tego do tej pory i z pokorą iść do przodu. Tyle z nami Mateusz Szczepaniak, zadowolony, aczkolwiek zawsze mówi, trzeba pracować. Dziękuję, Mateusz. Dzięki.